Instytut Informatyki ma dopiero albo aż 20 lat, ale kontynuuje badania nad różnymi zagadnieniami informatycznymi, które narodziły się w Lublinie i na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w roku 1965, kiedy to pojawił się pierwszy komputer UMC-1. Działamy na superkomputerach, opracowujemy metody obliczeniowe, które są w stanie efektywnie wykorzystać moc współczesnych maszyn obliczeniowych i kart graficznych, ale również zajmujemy się inteligentnymi urządzeniami internetu rzeczy, które można powiedzieć są najmniejszymi możliwymi komputerami. Bardzo ważną, nową ścieżką badań jest cyberbezpieczeństwo i wykorzystanie metod sztucznej inteligencji oraz DNA nad zapewnieniem poufności informacji. Zupełnie nowatorskim kierunkiem badań, którym się obecnie zajmujemy, jest zastosowanie metod przetwarzania dużych zbiorów danych, tak zwanych big data, do analizy sygnałów EEG, które obrazują pracę ludzkiego mózgu. W Katedrze Neuroinformatyki i Inżynierii Biomedycznej zajmujemy się przetwarzaniem sygnału biomedycznego i na podstawie tego sygnału opracowujemy algorytmy uczenia maszynowego czy sieci neuronowych, które umożliwiają nam opracowanie wyników, analizę naszych danych. Algorytmy te możemy wykorzystać później do rozpoznawania na szerszą skalę badanych zjawisk biomedycznych, na przykład sprawdzić, jak daleko zaszły jakieś zmiany w mózgu, na przykład po COVID-zie. Badanie aktywności mózgu wykorzystaliśmy również w badaniach atrakcyjności i zaufania, gdzie sprawdzaliśmy, komu mniej ufamy i kto wydaje nam się mniej atrakcyjny. Na podstawie tych danych oraz zebranego sygnału EEG mogliśmy stwierdzić, które obszary mózgu są odpowiedzialne za podjęcie takiej decyzji. I z naszych badań wynika, że zarówno atrakcyjność, jak i zaufanie mają część ośrodków wspólnych. W swoich badaniach zajmuję się bardzo ciekawym problemem, który jest problemem bardzo interdyscyplinarnym. Łączy w sobie i elementy bioinżynierii, i biologii molekularnej, i przede wszystkim też informatyki w tym aspekcie cyberbezpieczeństwa. Te badania dotyczą bardzo nowatorskiego i nowoczesnego pomysłu, którym jest znakowanie różnego rodzaju przedmiotów. To mogą być przedmioty z życia codziennego, dzieła sztuki, biżuteria z wykorzystaniem DNA. Tutaj w takim bardzo prostym ujęciu to jest nakładanie takich krótkich fragmentów DNA na obiekty, co czyni je w ten sposób bardzo unikalnymi, możliwymi do identyfikacji, no i też pozwala na wiele różnych interakcji z tymi obiektami, takimi, które są niemożliwe dla obiektów, które są nieoznaczone. Z takich aspektów związanych z cyberbezpieczeństwem to można też z domeny cyfrowej przenieść pewne pojęcia, takie jak poufność, integralność, niezaprzeczalność. I o ile one były do tej pory zarezerwowane dla tej domeny cyfrowej właśnie i dla obiektów cyfrowych, o tyle my staramy się teraz w naszych badaniach skupić na tym, w jaki sposób można zapewnić tego typu cechy dla takich obiektów, które są obiektami materialnymi. W dzisiejszym świecie jesteśmy konsumentami, kupujemy różnego rodzaju dobra. Zależy nam na tym, żeby one były unikalne, oryginalne, żeby były prawdziwe w jakimś sensie. No i te nasze badania skupiają się na tym, żeby właśnie zapewnić tego typu cechy. To znaczy, żeby być pewnym, że to, co kupujemy, jest rzeczywiście oryginalne i prawdziwe i autentyczne. Ma określone pochodzenie. Pozwala nam też w jakiś sposób śledzić łańcuchy dostaw i materiały, z których zostało to wykonane. Takie znaczniki DNA właśnie mają tą cechę, że pozwalają w taki unikalny sposób to robić. Natomiast to oczywiście ma jakieś swoje różne głębsze aspekty, no, na którymi my się skupiamy w swoich badaniach, po to, żeby stworzyć spójny system, który obejmowałby właśnie tego typu problemy, łączył je, integrował i właśnie pozwalał na analizowanie tych różnych problemów bezpieczeństwa przedmiotów właśnie w takim szerszym aspekcie.